Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Znajdujemy się w tym, nie w nawiedzonym domu, chciałem powiedzieć w nawiedzonym domu, w tej karczmie, w której spotkaliśmy tutaj tą śniączkę, która pomogła nam dowiedzieć się, że Ciri była u Jaskra. I na ten moment idziemy do Szałwii Rozmarynu, który ponoć odziedziczył Jaskier w spadku. Nie się tak, mnie nie przestraszysz. Raz się najebałem, że zuszą. Dobre teksty mają tutaj czasami. No także idziemy do Szałwii Rozmarynu, który ponoć odziedziczył Jaskier. I będziemy chcieli się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, bo widzieliśmy w poprzednim odcinku, kto nie oglądał, oczywiście zachęcam do obejrzenia. Widzieliśmy w poprzednim odcinku, że... No, że tam był jakiś wybuch, że gdzieś Jaskier z tą naszą Ciri, z jaskółeczką był i coś kombinowali. Także idziemy się dowiedzieć, o co chodziło. Oczywiście na wstępie zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, żeby kanał rosnął. Już niedługo dobijemy setkę pierwszą subskrypcji, także ja się bardzo cieszę. Dzwoneczek też możecie zostawić oczywiście, żeby dostawać powiadomienia o pojawiających się odcinkach. No i lecimy powoli. Bez kogoś na czarownik. Mamy tu schowek nawet, to fajnie. Będę mógł sobie pochować jakieś rzeczy. Z tej strony jest zamknięte. Oj, dość już się w życiu na morze. Żeby was tu więcej nie widział! Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą. Zoltan? Geralt, jak zawsze w porę. Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Wedle życzenia. Czy nie będzie bitka na porządek? Gońcie w koło. Musimy go obejść. O, widzi, włóczęcy są w stanie mnie blokować? Aż dziwne. No to się nie bałeś! Ty gościu. Jak za dawnych dobrych czasów, co? Ta, zupełnie jakbyśmy nie wyjeżdżali z dali. Dobra. Poszli mi stąd. No, sprawnie nam. Teraz to możemy przywitać się, jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, drugu. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i Dziki Gon. Niedobrze. Nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Nawet dup nie ma. Rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. No dobra. Będziemy mieć pewnie bardzo dużo rzeczy też do podniesienia, takich typowo.
materiałowy, ale to też spoko. Ohoho, list od wdzięcznej muzy. List od Fran. Kiedy wrócisz do Cidaris, mam nadzieję, że szybko, bo tęsknię. Doczekać się nie mogę wręcz. Jak będziesz przyjeżdżał, to wyślij wcześniej wiadomość. Wezmę wolne u pani. Okay. A tajemnica korespondencji? Lico me spłonił rumieniec. W czystą ekstazę wpadłam chłonąc. Palce twe na spragnionych strunach mej duszy. Okej. Okay. 10 beczek wytrawnego z Tusą, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. Ta, jaskier i terminarz. Bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Jak na jaskra przestało. Zoltan, daj spokój. Chcesz chodzić po całym mieście i wypytywać o niego kobiety, z którymi się spotykał? A masz lepszy pomysł? Jaskier to papla. Na pewno opowiadał im o swoich planach. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ciekawe. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Okej. Okay. Spis cudzołożnic. A, nie wyświetlił mi się, szkoda. Myślę, że mi się wyświetli tak po prostu. Roza Faratry. Jak róża tonie w pąsach, tak cudna roza. Aha, dobra, bo to będą wiersze. Molly, Vespula, Marabella. Jak ktoś chce, niech sobie przeczyta na spokojnie. I Elihal. Mamy 5 dziewczyn do ogarnięcia. Okej. Okay. No dobra. A ja bym chciał jeszcze... Od drugiego miejsca zacząłem zbierać te rzeczy. Bo ja bym chciał jeszcze sobie pozbierać. Tam zacząłem. Tutaj pozbierałem. Także pozbierajmy wszystko i dopiero pójdziemy dalej. Żeby niczego nie przegapić. O, mamy nasz schowek. Dobrze, podoba mi się to. Wszystkie unikatowe miecze sobie schowam. Mogę tak samo sobie schować w sumie ten trofea. Okej. Okay. Jestem ciekawy, czy ja tu będę miał przesuwany ten schowek, czy po prostu mi się zapełni, bo w sumie nie wiem. Ale to dowiemy się niedługo, jak będę miał za dużo już rzeczy. Szybkie sortowanie. Zastanawiam się też, czy na przykład zostawiać sobie te armory. Jako też unikatowe, ale chyba nie, bo miecze po prostu się fajnie nazywają, mają swoje nazwy, więc raczej miecze będę zostawiał, a reszty nie. Czekajcie, czy tam widziałem dwa takie same? Maugrim? Tak, mam dwa Maugrimy. To 327, 141, 173. Aha, czyli to będzie w ten sposób, one będą się powtarzały. Kurczę, szkoda. Adam Date. One różniły się obrażeniami. A, myślałem, że będzie to lepsze, lepiej zrobione, ale okej, no niech będzie. Może jak się będą powtarzały, nie będę miał już miejsca później. Po prostu wywalimy te, które są najsłabsze. Chociaż na razie nie mam takich.
takich planów. Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurdzkiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł magistra septem artes liberales. Brzmi poważnie. Okej, okay, jeszcze możemy górę zwiedzić. Dobrze, dużo jedzonka tutaj jest. Na pewno nam się przyda w późniejszym etapie. 30 butelek wody mam już w tym momencie. Także jedzenia mi już raczej nie braknie. Wcześniej niepotrzebnie może aż tyle tego kupowałem. No ale przekonamy się. W sumie jest jeszcze tam, z tego co widziałem, jest fajna umiejętność, która pozwala jedzeniu działać przez 20 minut. I teraz w sumie się zastanawiam też, czy to jest 20 minut z gry, czy 20 minut prawdziwego czasu. Ale możliwe, że to jest prawdziwego czasu 20 minut. Wtedy by nam działało jeszcze dłużej, to... Myślałem, żeby się tego nauczyć. Ale zobaczymy. Co tu mieliśmy? Aha, to było okno zwykłe. Wydawało mi się, jakby tu miało być coś. Dobra, tu nie ma żadnego wejścia. Czyli idziemy jeszcze piętro wyżej. Tak, pogaś światła, wiadomo, że prąd się marnuje. Zamknięte, o, no dobra. W takim razie lecimy za kolei z cudzołożnicami. Idziemy poszukać babeczek, z którymi się spotykał Jaskier. Oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień! Pan junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek! Płacisz w terminie, masz ochronę! Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Króla żebraków. Dogadał się z juniorem. Teraz to jego rewir. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale wiadomo ci, co żebrak zrobi z tymi, którzy wejdą mu w drogę? Czy mam zademonstrować? Chodź, Fritz. Skoro szef tak uradził, to tak ma być. Ciekawe w sumie. Ciekawe rozwiązanie wybrałem. Dziękuję, dziękuję, że jeszcze są na świecie ludzie gotowi bezinteresownie pomóc nieznajomej. Nie do końca bezinteresownie i nie całkiem nieznajomej. O czym ty... poznaję cię. Ty jesteś ten wiedźmin, co ciągał Jaskra na dziwki. Gerard, tak? Gerard, nie Gerard. A, to przepraszam. Wytłumacz mi coś. To niby ja ciągałem Jaskra na dziwki? No tak mówił, że zawsze byłam tą jedyną, tylko wpadł w złe towarzystwo twojej tego krasnoluda, co mu zawsze kogut sterczy. I daliście mu zły przykład. Wino, kobiety. I śpiew. To też od nas podłapał. Będę się z nim musiał rozmówić. Jak myślisz, gdzie Jaskier może się podziewać? Pewnie łajdaczy się gdzieś, bażant zachrypnięty, łajza kłamliwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Tym, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... A, wywaliłam go na zbity pysk. Ta dziewczyna z przystani, co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru.
Korset miała tak ściśnięty, że o mało jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Jaskier pytał o twojej koleżanki z pralni? Nawet jak na niego to nie jest zbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Może. Ale o co dokładnie ci pytał? No ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach, czy mam tam jakieś znajome, jakie są godziny pracy. Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. No dobra. Dzięki za pomoc. Czy nie wiadomo, że Jaskier gdzieś chodził z kimś? Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. Okej, no to lećmy do drugiej. Masz ci babu kryły placek. Sporo doświadczenia za taką zwykłą rozmowę. W sumie wybieram sobie babeczki, które mieszkają blisko siebie, a to też ciekawe. O, jakoś zmęczona jestem. To odpocznij. Witam, witam i zapraszam. Elihal? Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ciekawe. Jaskier ma upodobania. No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Okej. Teraz lepiej? Okej. Czyli ty jesteś... Elihal. Nie mam pytań. Czy ten Jaskier, znaczy... Jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. O kurde. I tylko tyle? Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. Uff, chociaż tyle. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, o, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie? Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem. I wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być radańską hrabianką, a następnego oprychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. Coś w tym może a być. Ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być Wiedźminem. Bardzo. Mnie się jeszcze nie znudziło. Bardzo nudne. Nic się nie dzieje. To dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać.
No dobra, ciekawe rzeczy się dowiedzieliśmy. To w sumie pod kamień nie będzie potrzebna. Wszystkie daleko teraz są. Okej. A my byliśmy... Dobra, przenieśmy się w sumie tym... My byliśmy wcześniej u tego gościa. Albo typiary, nie wiem, w sumie już sam. I... Jakieś maski kupiłem wcześniej u niego, tylko nie wiem po co i do czego. Ale pokazało mi, że są questowe, no więc wziąłem. Może się kiedyś przydadzą, zobaczymy. Nie zatrzymywać się. Ja przecież nawet nie stanąłem na chwilę. No i pognałem za tym radkiem aż do ogrodu. No i wiem, tak. Go? Ho! Gdzie tam? Zwinny był szybki jak przez te dziury na tyłach przelazł. Akrobata jakiś pewnie. Możliwe. Obie panienki lubią takich dziwaków. Czego tu? Chcę się zobaczyć z Rozą Far-Atre. O, żebyś ty wiedział, co ja chcę. Panienka Roza nie widuje się z byle kim. Jestem Geralt z Rivii, wiedźmin. Jak się panienka Roza zmieni w strzygę, jej ojciec na pewno po ciebie pośle. Na razie się na to nie zanosi, więc nic tu po tobie. Żegnam. Dostań się do Wilni. Na rabat i krechę nie daj. Jak tam gdzieś skoczyć? Jak tam gdzieś przejść? Dajcie sekundę. Dobra, jestem z powrotem. I szukam jakiegoś przejścia gdzieś. A niestety pozamykane. Czep się. Okej. Pozamykane. No więc jak tam się gdzie dostać? Tędy może nie być. Moja służba przyłapała jakiegoś oberwańca, jak grzebał w śmieciach pod domem. Zleciało się do miasta biedoty z Velen, to tak się kończy. Czemu straż nic z tym nie robi? Za fraki ich trzeba i za bramę! Straż ma teraz inne rzeczy na głowie. Za czarodziejami się uganiają i zostawili nas samych sobie. Ach, przyzwoitym ludziom zawsze wiatr w oczy wieje. Tja, na pewno. Czy uda mi się tak wskoczyć tutaj? Tam są jakieś skały, po których można się wspinać. Czekajcie jeszcze. Dobra, jestem z powrotem. Spróbujmy dostać się tędy w jakiś sposób. O, a tu co? Coś tu jest. Po prostu. Gdzie ten artefakt od Kairi? Okej. Jakieś miejsce znalazłem, ciekawe. No, to chciałbym tą babę wodną do końca pocisnąć. Kurczaczek. Dajcie mi Queen sobie naładować. Interakcja, spoko, tylko jeszcze chwila. Sprawdźmy najpierw gdzieś dalej. Po prostu świetnie. Czemu wyciągnąłeś miecz, jak tu nic nie ma? Robiliśmy poziom. Co to w ogóle za kanały są jakieś dziwne?
Okej, okay, tu wychodzimy na zewnątrz, dobra. Jest zamknięte. Przyszliśmy tędy. Tu też jest zamknięte, no dobra. O, tu jest drabina jakaś. Aha, wyjście na zewnątrz. Trzeba tu wyjąć ten miecz, schowaj go w ziomeczku. Czyli tu mamy tą interakcję. Zobaczmy w takim razie, co się tu kryje. No, nic to ciekawego takiego nie było. Na wilkę. Chociaż teraz, że jakiś tam znaleźliśmy wilkę, to chyba był eliksir, o ile pamiętam. Nawet sobie sprawdzę z ciekawości. Tak, jest ulepszona wilka, to jest eliksir. Okej. Okay. Chyba się dostaliśmy tu, gdzie chcieliśmy. O ile się nie mylę. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiat. Dla ciebie, panno Var-Atre. I lepiej stąd zniknij, kwiatusz. Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż. Wybacz, pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to wiedźmin. Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Far-Atre będzie trenować z byle gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż ród Far-Atre zawsze stawiał na najlepszych. Dlatego tatko zatrudnił wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych, migiem! Tak jest, panienko. Ciekawe. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Rosa to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza, nie zna litości. Drewniany. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wkurwi. Za mną. Zaraz, czekaj sekundę, bo może bym tu gdzieś pochodził sobie, co? Zamknięte. Nie zamknięte. Dobra, mamy książki jakieś, jedna nowa książka jest. Raz starszych opisanie. Jak ktoś chce, to śmiało zatrzymajcie sobie. Ja przywinę, żeby każdy mógł sobie poczytać. Jeśli kogoś to interesuje. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Nawet pancerz zdjąłem. Chyba nie mam chyba wyleczonego, jeśli będziemy się bili ze sobą. Ty, przecież chciałem się obronić. Na co ci te
Myślisz? Nie wydaje mi się. Przeszek. Kurde, nie widać jej w tej ciemności. Ale przycisnęliśmy ją do muru. Na co ci ten dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Dobra, chodź. Odblokujmy jej atak. Albo raczej sparujmy. Kurde, nie widziałem ich w tej ciemności. Kurczę, bo jeszcze mi świeci światło z okna i to dlatego. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Czy ja mam o mamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem, chociaż przy uniku za bardzo odsłaniasz lewą stronę. Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale... nie mydlij mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Przekonana, wierzę. Chociaż mówiłem. Chciałbym zapytać o twojego nauczyciela retoryki. Kurczę, nie pamiętam. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć. Ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Czekaj, co? Jak to siostra? A dobra, to dlatego ona na początku nie wiedziała, kim ja jestem. Są bliźniaczkami. Teraz gdzieś łatwiej się do niej dostać. O ty. Kurde, dostała teraz. Teraz do końca ją zjedziemy? Nie no, chyba nie, co? Walcz, a nie popisuj się! No, odsłonisz się. Zdecydowanie lepiej się... Teraz jak się podniosłem, zdecydowanie lepiej widzę w tej ciemności. Tak, to mi raziło słońce, które było na tym, które się odbijało od tego, z okna. Starczy tego dobrego. Niech to. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? W sumie moglibyśmy coś za to dostać ciekawego. Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Rozumiem, że Jaskier też was mylił. No, zdarzało mu się. Ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać.
A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto. Nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Cesarz konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu. I że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Okej. Wracając do tematu. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Zresztą kto go tam wie, mógł to wszystko zmyślić, żeby wzbudzić naszą zazdrość. Śpiewaczyna. Chyba skutecznie, bo od razu cała się zapaliłaś. Palę się do tego, żeby dać ci w nos, Markulo. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Okej. Wiedźminek się ubrał. Czyli co, tutaj więcej nic nie ma. To jeszcze lepiej skrzyneczka. Radańska żołądkowa, no jak najbardziej. Dobra. Jeszcze dwie babeczki mamy do gadania. Czy teraz się tu otworzą? Otworzyły się nam wszystkie drzwi. Jakby ktoś chciał przeczytać książkę, to śmiało zatrzymajcie sobie. Tu mamy raport dyplomatyczny. A też mnie raczej mało interesuje, bo to nie jest do żadnego questa. Dużo książek tutaj będzie, bo to jest jakaś, widać, taka rodzinka bardziej ogarnięta. Co z tą Temerią? To już chyba było, ale jak ktoś chce, to zatrzymajcie sobie. Może na koniec sobie przeczytam, przelecę szybko jeszcze te wszystkie regały i na koniec sobie po prostu kliknę, żeby wam pokazać książkę. O ile jakaś jeszcze będzie. A
tu nie ma nigdzie wejścia na górę żadną. Chyba nie ma, chyba że tutaj jeszcze jest jakoś. Nie, to też nie będzie. No dobra. Zobaczmy te książki, jeśli kogoś interesują, jeśli jest jakaś nieprzeczytana. Ale widzę, że wszystkie mamy przeczytane książki, więc żadna nowa się nie pojawiła. Dobra, lećmy do kolejnej babeczki. Jest dosyć blisko w sumie. Marabella. Nie, to będzie Molly. Marabella to jest ta druga. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Zaczekam. To nie potrwa długo. Już ci się nie przyjdzie. Czemu? Bo ciekawe, skąd on się wziął. Czyli co, mam sobie przemedytować z godzinkę? Właśnie, mam punkt do rozdania, zapomniałem. Miałem dodać sobie właśnie któryś z ten... Tutaj chyba to zatrucie chciałem dołożyć, bo tutaj jest zielony. Także więcej HP będzie. Aj, aj, medytacja, godzinka. Okej. Okay. Poczekaj, aż skończy się lekcja, czyli jeszcze. Jeszcze godzinkę. To tak jak wychodzą. Mój wujcio to jeździ z cyrkiem, bo umie połykać miecze. Też umiesz? Dobra, jest, porozmawiaj. Dzieciak mnie przepchnął w drzwiach. No ładnie. Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jasnym. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Ja pewnie chciał innego grzyba pokazać. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił. Więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Okej. Dzięki za pomoc. Bywaj. Czyli została nam jeszcze ostatnia babeczka. Nic nie było. Idźmy sobie tędy. Tam mnie gdzieś prowadziło naokoło. Myślę, że tędy będzie szybciej zdecydowanie. Baronowej Lavalette? A co cię to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przeszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Geralt z Rivii pod moim domem. Ktoś z tego znowu? Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Dlaczego on tu jest? Nie pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość, Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii z nawiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. Tak, mieliśmy okazję. Ha, i to jaką? Wyobraź sobie, Luizo, że sam cesarz zażyczył sobie pomówić z Wiedźminem. Wtedy właśnie mieliśmy okazję się poznać.
Więc Geralt z Rivii pracuje teraz dla cesarza Emhyra. Bardzo interesująco. Czyżby Far Emrys zapragnął oczyścić Nowigrad z potworów? Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest u mojej przyjaciółki Patrycji Wegelbud. A może Geralt wybierze się z nami? Spotka Molly na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? Tak, Wiedźmina zapraszacie po prostu. Muszę mieć dobre poważanie. Sam dotrę tam. Sam dotrę do posiadłości Wegelbud. Będziemy mieli wyścigi. W takim razie może później dasz się namówić na wyścigi. Będę cię wypatrywał. Ciekawie. A dotrzemy tam sami, dlatego że będziemy kończyć już odcineczek. Już troszkę się nam przedłużył. Także dzięki za oglądanie, oczywiście łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek zostawcie, a w następnym odcinku pojedziemy sobie na wyścigi konne, pewnie sobie dostaniemy nowy ekwipunek dla konika naszego, bo przydałby się, bo ostatnio widziałem już, że można tutaj w Nowigradzie kupić jakieś lepsze rzeczy, ale nie chciałem kupować, bo właśnie wiedziałem mniej więcej, że będą na pewno jakieś wyścigi, nie wiedziałem, że tutaj. Myślałem, że w Nowigradzie po prostu będą tutaj jeszcze gdzieś naokoło miasta, ale okej, spoko. Także co, jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Elo.